Z nami pan Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady przy prezydencie, która zajmuje się tematyką rolniczą. Panie ministrze, dzisiaj słyszeliśmy, że rolnicy stracili zaufanie do wicepremiera Kowalczyka. Dlaczego tak się stało, że jednak praktycy już nie widzą oparcia w resorcie rolnictwa? Dla mnie to jest smutna konstatacja. Ja się martwię nawet nie to, czy tam do konkretnego człowieka utracili zaufanie, bo też nie możemy personalizować za bardzo podejmowanych decyzji. Utracili raczej zaufanie do polityki Prawa i Sprawiedliwości. To jest dla mnie najbardziej przykre, bo jestem przecież w tej partii od 21 lat i nigdy się tego nie wypierałem. Podkreślam to, że współtworzyłem program rolny, który wydaje się był sensowny, jest sensowny, natomiast no, był przerwany piątką dla zwierząt, już nie chcę do tego wracać. Natomiast w sytuacjach rynkowych, trudnych, napięć, konfliktów, podaży, popytu, w kontekście zboża ukraińskiego to mówię, no rolnicy oczekują, żeby ci, którzy odpowiadają za rolnictwo, szef resortu w szczególności, a jednocześnie no, szef resortu w randze wicepremiera, to jest coś wyjątkowego. Mnie to nie było dane. Szeregowy minister, tu jest wicepremier. No to akurat było podkreślenie tej wagi, jaką rolnictwo dla władzy obecnej znaczy, tak? No więc rolnicy i dzisiaj to wykrzyczeli, próbowali wykrzyczeć to wszystko również na targach w Kielcach. No, mówią, że są załamani, bo widzą, że rolnictwo się rozsypuje, że poszczególne działy się nie bilansują, spadają dochody. No, przede wszystkim ci, którzy mają produkcję roślinną, ci dostają bardzo mocno, ale zaczyna się jakaś lawina, mleko dramatycznie tanieje. Również jest mieliśmy w ubiegłym roku dramatyczny wzrost notowań na wszystkich rynkach. Dzisiaj można powiedzieć, że to wraca do jakiegoś pułapu, tylko że w ślad za tym nie tanieją środki do produkcji. No, no właśnie, to jest największy problem. Dobra, jeżeli cena spadłaby do tej przedwojny produktów rolnych, ale koszty byłyby podobne, no to dobrze, no jest zamieszanie, było zamieszanie, wszystko wraca do jakiejś normy. Natomiast spadają ceny zboża, rzepaku, mleka, drobiu i tak dalej do cen, które były mniej więcej przy wybuchu wojny, ale koszty w międzyczasie poszły w górę, koszty energii. Dziś kuriozalną rzeczą jest to, że mamy bardzo niskie notowania cen ropy, a za paliwo płacimy prawie 7 zł na stacji benzynowej. To jest w ogóle niepojęte. Staniał węgiel również. Przecież jeszcze parę miesięcy temu te ceny były horrendalne. Koszty generalnie spadają, natomiast na świecie, na tych giełdach światowych i a tak dalej. A u nas monopoliści trzymają tę cenę. U nas no niestety to nie wygląda dobrze. Największym problemem w tej chwili, to tutaj ministrowi Kowalczykowi było wykrzyczane, równie mocno, a może jeszcze bardziej komisarzowi Unii Europejskiej, bo to jest problem tego zboża z Ukrainy. Przecież komisarz do spraw rolnictwa w jakiś dziwny sposób dzisiaj próbował obciążyć za wszystko ministra Kowalczyka, polskich decydentów, bo przecież komisja nie wprowadzała żadnych rozwiązań. Tutaj rolnicy podawali głupotę rozliczania niektórych ekoschematów. Nie, to nie my, no to czyli plecy obsmarował panu ministrowi. No nie widać tych działań takich solidarnościowych, żeby wspólnie rozwiązać. Wielokrotnie o to pytałem, jaką my mamy europejską solidarność, żebyś my nie brali tego na swoje barki. Tak jest. I to jest pytanie, które trzeba twardo stawiać Komisji Europejskiej, również Wojciechowskiemu. A komisarz musi o to zawalczyć. Bo jeżeli decyzją Komisji Europejskiej znieśliśmy cła na import z Ukrainy i kwoty dostępu, czyli otworzyliśmy całkowicie rynek, to przecież nie potrzeba żadnej wyobraźni, biorąc pod uwagę koszty transportu, położenie geograficzne i tak dalej, że przede wszystkim uderzy to w rynek krajów sąsiednich, głównie Polski. Głównie Polski. To jeżeli ktoś tego nie rozumiał, to znaczy, że głupcy w Brukseli decydują. Więc jeżeli Unia Europejska doprowadziła do tego i komisarz po wielu miesiącach to przyznał, na początek nie, to są śladowe ilości, tam zawracanie głowy, chłopi narzekają. Nie, teraz przyznał, że jest problem, to Komisja Europejska powinna to rozwiązać. To, o czym on mówi, że będzie 56 milionów euro dla całej Unii Europejskiej, czyli dla nas tam 29 z kawałkiem miliona, czyli przeliczając na złotówki tam 130 parę milionów złotych, to są śmieszne pieniądze, to są kwoty. Zresztą PiS tego również kopa Kodzeka. Mówił o tym Wiktor Szmulewicz. Nagle te pieniądze się zaczęły mocno mnożyć, bo komisja daje
30 milionów euro. No tak, euro. Rynek to gdzieś tam uwzględni także w notowaniach. No tak, a reszta... Ale jak powinno się rozwiązać reszta, reszta ma dopłacać budżet państwa polskiego. Rolnicy są tym zawiedzeni. To nie jest tylko kwestia zrekompensowania jakichś tam strat. Ludzie się już martwią. Szczególnie, że zima dosyć łagodna, już w polu... Na polach dobrze wygląda? Wygląda przyzwoicie, oziminy wyglądają przyzwoicie. Trochę wilgoci w tym roku jest więcej w ziemi niż było w zeszłym, więc powinny jarę, jak cię mogę, jakoś tam plonować. I ludzie się martwią, to co po żniwach będzie. No właśnie, jak rozwiązać ten problem? Dobrze, więc jestem o to pytany w tej chwili przez najważniejszych polityków PiS-u. Panie, no to się tam mleko rozlało, to... Dobrze, najpierw trzeba też ustalić, gdzie to zboże, które do Polski przyjechało, gdzie ono jest, kto je importował. Nawet jeżeli robił to w zgodzie z prawem, to konsumenci mają prawo wiedzieć, konsumenci. Czy rzeczywiście jest tak, jak mówi premier Kowalczyk, że my nie mamy możliwości w ogóle sprawdzić, kto to kupił, bo jest tajemnica handlowa? Nie. To jest absolutnie nieprawdziwa informacja. Mnie co innego zaskoczyło. Ja byłem przekonany, że my nie mamy wiedzy, kto importował. A pan minister Kowalczyk dzisiaj kilkakrotnie szczególnie podkreślił, że pełna lista co do tony, kto co do Polski sprowadził jest, że ma to Krajowa Administracja Skarbowa, no, że tajemnica handlowa obowiązuje. Kto jak to, ale minister i rząd może to wiedzieć. Rząd wie i moim zdaniem powinna informacja o importerach być upubliczniona. Chroni to RODO. Ja to przeżywałem, kiedy informowałem o tym, jakie firmy mięso do Polski sprowadzały. Przejrzałem to wszystko. Tak, możemy to publikować. Konsumenci mają prawo wiedzieć. Firmy się boją jak ognia informacji, no bo to psuje w jakiś sposób ich wizerunek rynkowy. Ale konsumenci mają prawo wiedzieć, kto importował i pośrednio z jakiej mąki, z czyjej mąki jemy chleb w Polsce. To jest jedno. Czyli rozliczenie, również sprawdzenie jakości tego, co w tych magazynach jeszcze jest. To można to przecież w każdej chwili, można wysłać, tutaj jest rozbieżność, rolnicy mówią co innego, czy to było na granicy kontrolowane, czy nie było. Mamy tego ziarna całkiem sporo, dobrze. Nikt tak naprawdę nie wie dokładnie ile, ale co z tym zrobić? Teraz dokończę, bo to jest to pytanie, które mi stawiają. Przede wszystkim, no, nie na zasadzie jakoś to będzie, bo nic nie będzie. Mhm. Najwięcej, ile wlezie? Natychmiast do gorzelni. Natychmiast do gorzelni. Do gorzelni i na paliwo. Spirytus na paliwo. Orlen w tej chwili importuje bioetanol poprzez Niemcy z Brazylii i z innych kierunków. Wstrzymać natychmiast to, co jest importowane i cały spirytus potrzebny do dolewu, zarówno tam spełnienie celu wskaźnikowego, jak i paliwa samoistne z większą ilością spirytusu. Można w ten sposób... Można wręcz wyliczyć, jaka będzie cena na ziarno w ten sposób. Tak, i można tutaj, no pewnie to całego się nie zdejmie, ale z pół miliona ton, może trochę więcej do sierpnia, do września można zdjąć. Czyli to jest opróżnianie magazynu. Zarobią polskie gorzelnie i będziemy mieli własny surowiec. Mamy pewien ciąg. Wywar gorzelniany natychmiast do biogazowni. Znakomity surowiec jest do biogazowni. Albo też na pasze poprawi jeszcze warunki produkcji czadu. Do biogazowni. W innym okresie bym tego nie powiedział, gdyby była sytuacja normalna. Jest nienormalna. Gorsze gatunki zbóż również do biogazowni. Produkcja biometanu, który też jest nam potrzebny, nie będziemy importować, tylko będziemy mieli swój. Na dodatek uzyskujemy poferment, który jest znakomitym proekologicznym nawozem organicznym i tak dalej, czyli się wpisujemy w politykę jeszcze Unii Europejskiej. Trzecie, eksport. Z tym jest najgorzej, bo my nie mamy gdzie nie mamy nabrzeży, którymi możemy eksportować, bo one są w ręku firm zachodnich. Ich przepustowość jest też niewielka. Niewielka, ale mówiłem wielokrotnie, jakaś dyskusja zaczyna odżywać. Potrzebne jest jedno nabrzeże rządowe, państwowe, które jeżeli trzeba, proszę bardzo, cały czas jakiś statek jest byłby załadowywany. No mieliśmy problem, bo były porty zajęte węglem, to trzeba jasno powiedzieć. Tak, ale firmy, które handlują zbożem, mają swoją rytmikę załadunku statków, mają swoją logistykę, mają swoje umowy międzynarodowe. To są duże firmy międzynarodowe handlujące zbożem i mogą rządowi powiedzieć, a wasze zboże nas nie obchodzi, polska racja stanu nas nie obchodzi i gesto Zakiewicza pokazać. Należy budować pewne przewagi, bo ktoś mi zadał pytanie, a co to z tego, że wyeksportujemy?
to budujmy naszą pozycję dyplomatyczną w krajach afrykańskich. Sprzedajmy tam za pół ceny, dołóżmy do tego... To jest akurat długofalowy proces, tego się tak szybko nie załatwi. Ale zdejmijmy kilkaset tysięcy ton w ten sposób, budując pewne przełożenia dla naszych firm, dla naszych przedsiębiorców w różnych krajach afrykańskich. Nam do czerwca raptem 3 miesiące, a potem już są żniwa. I to, co pozostanie, i mówię to z ciężkim sercem, to, co pozostanie, z czego zajmuje magazyny i blokuje powierzchnię, to trzeba też precyzyjnie wyliczyć, ile mamy pojemności, blokuje powierzchnię, która będzie potrzebna na żniwa, trudno do elektrociepłowni. Jako paliwo. To jeszcze raz powtórzę, w sytuacji normalnej byłoby to niemoralne, to jest palenie zbożem, ja zawsze byłem temu przeciwny. Natomiast w sytuacji, kiedy musimy opróżnić magazyny i zdjąć z rynku, wtedy trzeba, biorąc pod uwagę również dość wysoką kaloryczność energetyczną, wydajność zbóż, one są w dalszym ciągu konkurencyjne z węglem, to trzeba po prostu to wszystko gorsze, co nie nadaje się do jedzenia czy na paszę, a w szczególności to wszystko, co z kontroli by wyszło i potwierdziłyby kontrolę, że są pozostałości pestycydów czy mykotoksyny, no to wszystko do elektrociepłowni, do jakichś dużych zakładów. I w ten sposób jesteśmy w stanie do żniw rozładować problem nadmiaru zboża. Potrzebujemy oczywiście bardzo dokładnie obserwować to, co się dzieje i w pogodzie w ciągu najbliższych miesięcy, ponieważ gdyby się okazało, że w tych kluczowych regionach produkcji zbóż wystąpi susza, no to też musimy to mieć na uwadze i w jakiś sposób zostawić te ziarna. Nie możemy się całkowicie wyprztykać do zera. To tylko głupi uważa, że zawsze będzie 7 lat tłustych. Tak. Bo kiedyś chude też przyjdą, to w Piśmie Świętym pisze. Dlatego dokładna analiza stanów magazynowych, nikt chyba do końca nie wie, ile tego jest, to ankiety po rolnikach, gdzieś tam pytanie. Ale wyników tych ankiet nie mamy. No, stany magazynowe, ile zaimportowane, ile się udało wyeksportować, ile jeszcze do tego czasu wypchniemy, ile możemy do gorzelni, ile do biogazowni, czy w ostateczności jeszcze do spalenia, ale trzymamy cały czas rękę na pulsie, bo nie daj Boże, złe warunki, w tej chwili no niby dobrze wygląda na polach, ale złe warunki, susza w kilku kluczowych regionach i nagle się okazuje, że byśmy za chwilę nie musieli sami płakać i szukać tego zboża po świecie. Utrzymywanie rezerw, strategicznych rezerw państwa jest jednym z podstawowych elementów rozsądnej gospodarki rynkowej i państwo nie może od tego uciec. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dziękuję.